postępy w pracach nad wyeliminowaniem gotówki, limity płatności, ograniczenia wypłat z bankomatów, a nawet pomysł, aby cyfrowe pieniądze miały datę ważności. Z jednej strony cyfrowe płatności są po prostu wygodne, z drugiej likwidacja gotówki może być kamieniem milowym w ograniczeniu naszej wolności. Zobaczmy, co dzieje się w tym temacie w Polsce i w jakim kierunku zmierza świat. Piotr Ochnio, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kawy z Agentem. Zapraszam do oglądania i do dyskusji na dzisiejszy temat pod tym odcinkiem. Jakie jest Wasze zdanie? Czy gotówka jest nam potrzebna i czy w razie czego będziecie jej bronić? Czy też likwidacja gotówki jest naturalnym krokiem w drodze do postępu i jest to po prostu zastąpienie jej jest po prostu czymś normalnym i pozostawienie tylko cyfrowego pieniądza jest Waszym zdaniem dobre, czy jest czymś normalnym? Małymi kroczkami rząd odbiera nam możliwość płacenia gotówką. Dzięki nowym ograniczeniom już od przyszłego roku do budżetu państwa ma wpłynąć więcej podatków. Zgodnie z pierwotnymi planami rządu, obniżenie wartości maksymalnych transakcji gotówkowych dokonywanych między firmami miało już być wprowadzone w roku 2023, ale tak się nie stało. Nowe limity będą obowiązywały natomiast już od 1 stycznia 2024 roku. Przedsiębiorcy pomiędzy sobą bezgotówkowo będą mogli rozliczać kwoty maksymalnie do 8000 zł brutto. Dziś taki limit między firmami wynosi 15 tysięcy, a więc zmiana jest dosyć znacząca, prawie dwukrotna. Natomiast po raz pierwszy pojawiają się w tych przepisach obostrzenia dotyczące płatności klienta indywidualnego do przedsiębiorcy. I taka kwota to 20 tysięcy złotych. Więcej nie będzie mógł zapłacić klient przedsiębiorcy, jeżeli ten przedsiębiorca będzie chciał zaliczyć w ogóle tą transakcję tu w koszty i do swoich ksiąg. Limit na ten moment nie będzie obejmował jeszcze transakcji pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, ale jak widzimy, wszystko zmierza w tym kierunku. Zobaczmy, że ten postęp jest bardzo szybki. Jeszcze przed 2017 rokiem mieliśmy dostęp do płatności pomiędzy przedsiębiorcami 15 tysięcy euro można było rozliczyć w gotówce, więc to jest 70 tysięcy złotych. W kilka lat ta kwota zostaje ograniczona kilkukrotnie do 8 tysięcy złotych w przyszłym roku. Te działania to tylko kolejny drobny krok w drodze do wyeliminowania gotówki całkowicie. Jakie pobudki ma rząd, ma świat, aby taką gotówkę wyeliminować? Zastanówmy się, jakie płyną z tego korzyści, jakie mamy pozytywne aspekty eliminacji gotówki, ale rozważmy też sobie zagrożenia, które z tego płyną. Pomyślmy, czy jest to dobry kierunek i co w ogóle może dać nam wyeliminowanie gotówki. Zastanówmy się najpierw nad tymi pozytywnymi aspektami. Na pewno płatności kartą i coraz nowsze rozwiązania takie jak BLIK, płatności telefonem zbliżeniowe, płatności zegarkiem są po prostu wygodne. Lubimy je, są fajne, nowoczesne, lubimy na co dzień z nich korzystać, ułatwiają nam życie. Błyskawiczne zawieranie transakcji na odległość, czyli zakupy w internecie, często nie są możliwe z użyciem gotówki, no bo płatność przy odbiorze jest dostępna tylko w niektórych transakcjach. No i po prostu bez gotówki jest to szybsze i prostsze. Bezpieczeństwo. Tutaj płatności internetowe mają też dużą dozę bezpieczeństwa, dlatego że nieautoryzowane przez nas transakcje, czyli transakcje, których nie chcieliśmy dokonać, gdzie padliśmy ofiarą jakiegoś przestępstwa, często po reklamacji, którą złożymy do banku, są uwzględnione te reklamacje i środki są nam zwrócone. Dodatkowo płacąc kartą mamy do dyspozycji usługę chargeback, która polega na tym, że jeżeli otrzymaliśmy jakąś usługę albo towar, który był niezgodny z ofertą, z opisem tej oferty na aukcji, z opisem na przykład hotelu, który wybraliśmy na wakacje, okazuje się, że zamiast pięciogwiazdkowego hotelu mamy jakąś ruderę, no to tutaj bank zwróci nam pieniądze po naszym zgłoszeniu się bez tak zwanego szarpania się z nieuczciwym sprzedawcą. Płacąc przez internet, płacąc kartą, blikiem, mamy zawsze dowód zakupu i nie zgubimy paragonu, co myślę, że każdy z Was może powiedzieć, że
zdarzało się, kiedy chcieliśmy coś zareklamować, coś zwrócić, a ten paragon gdzieś nam się zawieruszył. Tutaj też istotna sprawa, jeżeli macie takie potwierdzenie z konta, to ono może zastąpić paragon. Czasami sprzedawcy odsyłają z kwitkiem i mówią, że to jest, nie jest paragon, to nie jest faktura, ale w myśl przepisów, mając nawet takie potwierdzenie, jesteśmy w stanie towar zareklamować czy też zwrócić. Tutaj można dodać jeszcze taką kwestię jak higiena. Ta kwestia była często podnoszona właśnie w pandemii, kiedy to mieliśmy tutaj mocne obostrzenia, mieliśmy mocną taką psychozę co do tego, czego możemy dotknąć, czego nie możemy. No i pieniądze, jak łatwo się domyśleć, mogą być takim bardzo łatwym przekaźnikiem różnego rodzaju wirusów, bakterii, ponieważ dotykają je różne osoby. No i tutaj na pewno wyeliminowanie pieniądza takiego papierowego też byłoby postępem w drodze do higieny płatności, jeśli można tak to ująć. Plusów jest naprawdę wiele i można znaleźć jeszcze sporo innych. Widać też to, że Polacy po prostu polubili cyfrową walutę, a widać to po statystykach. Zobaczmy. Badania pokazują, że większość Polaków posługuje się kartami płatniczymi. Według Narodowego Banku Polskiego w pierwszym kwartale 2022 roku w obiegu było ich aż 43,2 miliona, z czego spora większość to karty zbliżeniowe. To imponująca ilość, która wskazuje na to, że bezgotówkowe formy płatności odpowiadają Polakom. Rośnie też liczba terminali płatniczych i już prawie wszędzie jesteśmy w stanie zapłacić bezgotówkowo. Ilość gotówki poza kasami banków spada i to mimo całego dodruku pieniądza, który od kilku lat idzie pełną parą oraz szalejącej inflacji, która też wskazywałaby na ilość większą gotówki koniecznej do codziennego życia. Mimo to na rynku jest coraz mniej fizycznej gotówki, a więc Polacy lubią trzymać ją w banku i płacić właśnie cyfrową walutą. Liczba bankomatów również spada i to spowodowane jest dwoma czynnikami. Po pierwsze, wolimy płacić cyfrowo, bo jest to wygodne. Po drugie, utrzymywanie bankomatów kosztuje i dla banków jest to drogie i kłopotliwe. Rząd ma na celu przede wszystkim ograniczenie szarej strefy. Tutaj przynajmniej takie są oficjalne przesłanki tego, że likwidujemy tą gotówkę fizyczną. No i ten udział szarej strefy od kilku lat faktycznie w budżecie rośnie. Widzimy tutaj po wykresie, że on spadał do 2019 roku, a od tego roku udział w PKB rośnie i już wynosi prawie 20%. Dziwi mnie to swoją drogą, że rząd nie zastanowi się, że może to jest kwestia nowych podatków, niezrozumiałych przepisów podatkowych, a widzi ten problem właśnie w pieniądzu papierowym. Natomiast dziwi mnie to i nie dziwi, dlatego że no, rząd nie zawsze tutaj podejmuje te logiczne decyzje. I mimo, że dane statystyki historyczne mówią nam o tym, że od pewnego momentu podnoszenie podatków, utrudnianie przepisów podatkowych sprawia, że szara strefa jest coraz większa, no to w tym jakoś rządzący nie upatrują się wzrostu szarej strefy, tylko właśnie w papierowym pieniądzu. Likwidację szarej strefy też można byłoby uznać za pozytywną pobudkę i właściwy kierunek, no bo kto kiedyś z nas nie usłyszał propozycji, czy rozliczymy na fakturę, czy może jakoś się dogadamy, no a ten, kto nigdy z takiej propozycji nie skorzystał, niech pierwszy rzuci kamień. Natomiast finalnie szara strefa faktycznie sprawia, że wszyscy na tym tracimy, ze względu na to, że no, część osób płaci podatki, część nie i to nieco zaburza możliwość i konkurencji, i rozrostu infrastruktury państwa. No i tutaj Polska nie jest osamotniona w tym kierunku. Cały świat zmierza w kierunku akurat likwidacji szarej strefy. Cały świat też widzimy, że zmierza w kierunku ograniczenia fizycznej gotówki. W takie kraje jak Francja, Portugalia, Szwecja mają jeszcze niższe kwoty niż w Polsce. To tylko niektóre z krajów na świecie, natomiast jest ich, powiedziałbym, już większość, które wprowadzają jakieś ograniczenia. W tych krajach, które wymieniłem, jest to już tylko 1000 euro, a więc niższe limity niż w Polsce, ale tam też społeczeństwa lubią płatności
internetowe, zbliżeniowe, czyli płatności po prostu bezgotówkowe. Na przykład w takiej Szwecji już tylko 1% transakcji ogólnie dokonywanych jest za pomocą gotówki. Pozostałe 99% jest dokonywane za pomocą metod bezgotówkowych. Wszystko to, co się dzieje na świecie, to ruchy zmierzające do likwidacji papierowego, fizycznego pieniądza, ruchy zmierzające do wprowadzenia cyfrowego pieniądza. Skoro jednak wszyscy do tego dążą, to może jednak to jest dobry pomysł. No też niekoniecznie. Przyjrzyjmy się tym razem minusom cyfrowych płatności i przyjrzyjmy się minusom przede wszystkim całkowitej likwidacji gotówki. Pierwszy minus, ale może on już przykryć wszystkie wcześniej wymienione pozytywne aspekty i korzyści, to jest totalna inwigilacja. Każda nasza płatność daje bardzo wiele informacji o nas. Te informacje mogą być wykorzystywane przez bank, przez rząd, przez firmy. Będą oni wszyscy wiedzieli, co kupiliśmy, gdzie, kiedy. I nie byłoby to może problemem w tak zwanych normalnych czasach, ale czasami do władzy dochodzą jednostki, które mogłyby tą moc, która jest wtedy w ich rękach, obrócić przeciwko nam. Jeżeli wyobrazimy sobie już skrajnie totalitarne rządy, to bez dostępu do gotówki niepokorną jednostkę będzie można wyłączyć właściwie jednym kliknięciem. Więc bez gotówki mamy możliwość scenariusza totalnej inwigilacji, pełnej kontroli obywatela i blokowanie środków, jeżeli tylko władza zechce to zrobić. To jednak nie jest, choć wizja jest straszna, to jednak nie jest jedyny minus wprowadzenia tylko cyfrowego pieniądza. Spójrzmy, jakie jeszcze możemy wymienić minusy. Pieniądz cyfrowy jest uzależniony od energii, no i brak prądu lub internetu oznacza brak dostępu do naszych pieniędzy. W dużej mierze są jakieś rozwiązania, które pozwalają zrobić to, zapłacić bez dostępu do internetu, ale bez dostępu do energii już właściwie kończą się takie rozwiązania. Łatwo więc sobie wyobrazić taki scenariusz, który odcina nas od naszych pieniędzy, a wtedy właśnie w takich scenariuszach gotówka nas doskonale zabezpiecza. Też trudniej jest zapanować nad wydatkami, obracając tylko pieniędzmi wirtualnymi, dlatego że nie widzimy ich, łatwiej jest wyjąć kartę, zbliżyć ją do czytnika, niż wyjąć z portfela fizyczne 100 zł, zapłacić. Myślę, że wielu z Was ma podobne wrażenia. Dajcie znać w komentarzu, czy tak jest, czy łatwiej Wam jest dać ponieść się szałowi zakupów, używając pieniędzy papierowych, czy używając wirtualnej waluty. Dodatkowo, płacąc pieniędzmi fizycznymi, mamy dostęp zazwyczaj do jakiejś ich ilości, a nie do całości naszych środków, tak jak to jest często w przypadku waluty wirtualnej. No i tutaj korzystają na tym specjaliści od marketingu, specjaliści, którzy chcą jak najwięcej wyciągnąć z naszych portfeli, no bo właśnie łatwiej jest użyć pieniędzy wirtualnych, które dopiero po jakimś czasie odczujemy, że je wydaliśmy, niż od razu wyjąć fizyczną gotówkę z portfela i nią zapłacić. No niestety też z tego, że trzymamy te pieniądze często na jednym koncie, w jednym miejscu, korzystają złodzieje. Prawdziwą plagą w ostatnich latach stały się wyłudzenia gotówki, wyłudzenia naszych pieniędzy, środków z konta bankowego właśnie przez hakerów, mówiąc wprost, złodziei, którzy wykorzystali internet i wirtualną walutę do pozbawienia nas naszych pieniędzy. Myślę, że każdy z Was już słyszał, otrzymał, no i niestety pewnie niektórzy z Was też padli ofiarą takich złodziei, często podszywających się pod kurierów, pod pocztę, pod OLX i inne portale sprzedażowe, no i przysyłający nam linki na dokończenie jakiejś płatności, na dopłatę jakichś kilku złotych, kilkudziesięciu groszy pod groźbą odcięcia nam możliwości dzwonienia na przykład przez operatorów komórkowych, pod groźbą wyłączenia nam prądu i tak dalej. Złodzieje po kliknięciu w taki link wchodzą na nasze konto, czyszczą nam je często ze wszystkich środków, które się na nim znajdują. Kolejny minus, wszystko co kupimy będzie widoczne. Dla Urzędu Skarbowego, dla firm, być może w przyszłości. No i w te firmy będą o nas wiedzieć wszystko. W tym momencie myślę, że nie jest to świetna wizja. Już teraz widzimy po
ciasteczkach, które zbierają strony internetowe, jak jesteśmy śledzeni i już widzimy po tym, jak używamy na przykład telefonu z funkcją rozpoznawania głosu, że coś powiemy tutaj w okolicy naszego telefonu, a za chwilę wyskakują nam tego typu reklamy, a co dopiero jak będzie mógł taki usługodawca śledzić naszą każdą faktyczną płatność. Możemy być kierowani już w bardzo konkretne miejsca i mówiąc wprost, być nieco sterowanymi jednostkami bez takiego zupełnego świadomego wyboru. Dodatkowo pojawiają się tak kuriozalne pomysły, jak wprowadzenie daty ważności cyfrowego pieniądza. Ten pomysł testują już Chiny. Tłumaczą to tym, że będą miały możliwość lepszej reakcji w czasach kryzysowych, ale nie oszukujmy się, szczególnie w tym kraju jest to, myślę, że prosta droga do pełnej inwigilacji swoich obywateli. Wydaje się, że idealnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie możliwości płacenia gotówką dla tych, którzy chcą, no i dla tych, którzy chcą płacenia pieniądzem cyfrowym. Jednak kierunek, w którym zmierza świat, wydaje się już przesądzony. Jeszcze do niedawna ograniczenia płatności gotówkowych wydawały nam się jakąś teorią spiskową. Teraz widzimy, że są już bardzo mocno wprowadzane w życie. I tutaj bardzo ciekawi mnie wasze zdanie. Czy gotówka nam jest potrzebna i konieczna? Czy w razie czego w jakiś sposób staniecie w jej obronie? Czy może jest to naturalny krok w drodze do postępu? No i nie ma tutaj czego żałować. Po prostu pieniądz cyfrowy zastąpi w pewnym momencie pieniądz fizyczny. Dzielcie się proszę waszym zdaniem w komentarzach, podyskutujmy wspólnie na ten temat. Dzisiaj to już wszystko. W następnych odcinkach kolejne ciekawe i tematy na czasie, między innymi temat o tym, jak kredyt 2% już wpłynął na rynek nieruchomości, jak wpłynął na zachowania deweloperów i klientów, a więc zainteresowanych proszę o łapkę w górę pod tym filmem, proszę o subskrypcję naszego kanału, no i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku Kawy z Agentem. Do zobaczenia, cześć!